często z narażeniem własnego zdrowia i życia spieszą pomóc bliźniemu. Dzisiejsze obchody tego święta mają służyć przypomnieniu szczytnych idei obrony cywilnej, a jednocześnie uhonorowaniu ludzi szczególnie zasłużonych w tej dziedzinie. Wraz z tysiącami innych Polaków, Polaków z terenów zaburzańskich, Polaków wysłanych na katorgę, zesłanych na katorgę na dłuższy czas. W ten czas, kiedy ja brałem jako żołnierz pierwszej dywizji udział w walkach z hitlerowskim nazistem, w pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. W tym czasie moi rodzice, ojciec i matka siedzieli w więzieniu do 67 roku, a ja walczyłem o polską niepodległość. Ustawione 17 października 2003 roku ustanowiony krzyż odznaczenia. Obojętnie z jakiego krzyż, obojętnie jaki jego forma, chodzi o jego treść. I mówiąc o takim, o tym odznaczeniu, jestem bardzo załamany. Załamany. Dlaczego? Tak samo spytać się tego, który przeżył getto warszawskie,